Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział: Przyjrzyjcie się ptakom, nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego martwicie się o odzież? Popatrzcie na kwiaty polne, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to nie tym bardziej was, ludzie słabej wiary. Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. O to wszystko zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. To jest nieustanna gonitwa, to co my robimy w życiu. Ten galop istnienia po to, żeby wreszcie mieć spokój. Ale spokój na ile? Na 5 minut czy na wieczność? Który ze spokojów jest ważniejszy? Zaspokoić się na godzinę czy uspokoić się na wieczność? Pozbyć się ciężaru na chwilę, żeby później wziąć drugi? Czy też tak zainwestować w istnienie, tak się ustawić w tym życiu, jak to mówią niektórzy, żeby poczuć już wieczność w sobie, wewnątrz siebie Boga, tak jak Bóg potrafi wewnątrz na siebie nas mieć. Tak w sobie poczuć Boga. O to jest chyba troska. Dobra troska. Czasem się też mówi o takim troskliwym państwie. Albo tak słyszałem, że niektóre kraje mają taką opinię, że są opiekuńczymi państwami, ale czy państwo jest w stanie, jakiekolwiek państwo na świecie, tak zatroszczyć się o człowieka na zawsze, tak najlepiej? Może w pewnych podstawowych potrzebach, w jakimś stopniu, ale co z naszymi troskami wewnętrznymi, z troskami sumienia, troskami uczuciowymi, troskami duchowymi? Czy można iść do pana ministra, czy też pana posła z takiej czy innej partii i powiedzieć mu, proszę pana, ja mam taką troskę o sens życia. Nie wiem, czy by zechciał mnie wysłuchiwać. Uważam, bracia i siostry, tak a propos dzisiejszej Ewangelii i tego tematu, który nam się tu pojawia, że nikt tak nie może o mnie zadbać jak Bóg. I wielokrotnie tego doświadczałem. Nawet w takich detalach jak ubranie czy jedzenie. Ale to nie jest najważniejsze w życiu. Bo jeszcze są o wiele gorsze problemy niż to, jak się je i w co się ubiera. Tu, w środku, tam potrafi być ciężko czasami, bardzo ciężko. Albo mroczno, albo samotnie, albo lękliwie. I kto to może uspokoić? Tak gdzieś w środku jest taka ogromna troska, taki lęk, zmartwienie. Każdy z nas to odczuwa, wcześniej czy później to poczuje, chyba że na razie jest w jakimś galopie i nie chce tego czuć. Ucieka przed tym, unika. Ale pewnego dnia to, co jest w tobie wewnątrz, dopadnie cię. I wtedy ani piwo nie pomoże, ani telewizor, ani 10. już ubranie kupione w tym miesiącu, ani zmiana uczesania u fryzjera. Nic. Bo ta troska jest w środku. To jest ten głód miłości, która nigdy ciebie nie zostawi. O takiej miłości wszyscy marzymy. O takiej miłości, że nie trzeba się jej bać. Oddać. I tylko Bóg ma taką miłość. Najukochańszy mąż i żona i najukochańsi rodzice i dzieci nie mają takiego gatunku miłości. A dziwne, człowiek uświadamia sobie, że ma taką potrzebę miłości. I ileż jest dramatów z tego powodu, że mamy potrzebę takiej miłości, żeby nas ktoś rozumiał tak aż do dna i kochał do dna i troszczył się o nas nieustannie, ale nie ma kogoś, kto by to spełnił. Gdyby nie było Boga, to rzeczywiście jakąś pomyłką natury czy ewolucji byłoby skonstruowanie w nas takiego głodu, takiej potrzeby, która właściwie jest jakby rdzeniem naszej duszy. Bo to nas właściwie nakręca. To powoduje, że coś robimy albo nie robimy. Ciągle szukamy czego?
Miłości, która mnie nigdy nie opuści, czyli zawsze się o mnie troszczy. Chodzi nam o tą troskę. Komu by się chciało troszczyć o mnie całe życie? Albo czy mnie by się chciało troszczyć o kogoś całe życie? Tylko jemu, Jezusowi, czegoś się takiego nieustannie chce i nigdy mu się nie nudzi. I nie bierze sobie urlopu, mówi, mam ci już dość, Augustyn, 2 miesiące, daj mi spokój, nie? Bo codziennie prosisz o coś, codziennie coś trzeba dla ciebie robić, codziennie mnie, w nocy nawet mnie budzisz, 2 miesiące muszę wziąć urlopu. Nigdy mi tego nie powiedział. A na pewno spotkałeś człowieka, czy spotkałaś takiego człowieka, który mówi, mam ci już dość. Albo widzisz, że już cię unika, bo za bardzo chcesz od niego troski. Pazerni jesteśmy w tym. Ale Bóg się tak oddaje w cichości eucharystycznej, nawet tu, w tym chlebie, i w winie, w krwi, i w ciele, i mówi, nawet o to się troszczę, żeby być w twoim wnętrzu jak pokarm. Zobacz, taki jestem dla ciebie Bóg troskliwy, że nawet cię karmię smakołykami metafizyki, nie? Nadprzyrodzoności. W żadnej cukierni czegoś takiego nie zjemy, w żadnej restauracji, żeby ktoś nam podał menu i pisze kawałek Pana Boga do zjedzenia, albo fragment raju. Może tak się nazywa jakaś potrawa, ale w istocie rzeczy takiej nie ma. A tu jest. Można by zapytać o zdolność odczuwania czegoś takiego, ale to zależy od tego, jak człowiek jest świadomy tej potrzeby. Jeśli nie jest świadomy, to nie odczuje. Jeśli jest świadomy, to odczuje. Bo wiara otwiera serce i pewna świadomość. I popatrzmy, bracia i siostry, jeszcze jedna rzecz. Że ten Bóg troszczy się, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, nawet o jakieś ptaki, lilie. I chociaż lilie nawet nie znają się na modzie, to myślę, że za każdym razem Pan Bóg stwarza tak wspaniałe kwiaty, że żaden kreator mody nie jest w stanie na to wpaść. A przecież to jest zwykła roślina, która nie ma mózgu, serca, ani sumienia, ani nawet nie ma chyba przyszłości w wieczności. A Pan Bóg tak pięknie dba o tak banalne istnienie. No bo to jest kawałek trawy, tylko trochę kolorowej. Więc o mnie nie dba? On ma o wiele potężniejszą troskę o mnie. Ptakom nie stworzył rąk, tylko skrzydła. Po co ptakom ręce? Dlaczego im nie stworzył rąk? Bo sam je karmi. Po co im ręce? Gdzie jest trudno, mają jedzenie. I żaden z nich nie upadnie bez woli Pana na ziemię. Kiedy człowiek przygląda się rzeczywistości nawet najbardziej banalnej, takiej gdzieś zmarginalizowanej, odkrywa, że Bóg jest troską. Że Bóg jest troską o nas. Jest przepełniony troską. Wielką troską człowieka, wiecie co, są nasze skryte tajemnice. O, to też wielkie zmartwienie. Tak myślę, że to jeden z takich najcięższych ciężarów duszy, to są te tajemnice sumienia. Grzechy, krzywdy, zranienia, te wszystkie wstydliwe historie, hańbiące, te, o których byśmy nie powiedzieli żadnemu człowiekowi. I to Bóg wymyślił coś takiego jak konfesjonał. Ale są również i takie tajemnice, które nie są grzechami. Ale są tajemnicami. Najintymniejszymi. Każdy z nas je takie ma. I komu je można dać? Bo samemu nie można ich unieść. Żeby powierzyć komuś tajemnicę, trzeba trafić na przyjaciela. Ujawnienie tajemnicy komuś, czyli zwierzenie się, tworzy więź. Więź zawierzenia. A jeśli ta tajemnica nie zostanie przez kogoś skrzywdzona, jakoś zlekceważona czy wykorzystana, to tworzy się miłość. Miłość często zaczyna się od zwierzenia. Zwierzenia się komuś. I kiedy ja widzę, że ktoś ma troskę o moją tajemnicę, a w świecie nie znam takiej osoby, której powiedziałbym tak wiele swoich tajemnic jak Bogu. I wiecie co? I żadnej tajemnicy nie zdradził. Nigdy Bóg mi nie zdemaskował. Nigdy nie wyśmiał.
Nigdy nie powiedział, powiem to innym. Teraz cię mama, Augustyn, nie? Teraz cię wyśmieję. Zdradzę cię. Inni się dowiedzą o tobie. Nie. Żyję 45 lat i nigdy mnie Bóg nie zdradził. Nawet w takich tajemnicach, które były moją zdradą Jego. A On nie. To jest dopiero przyjaciel. To jest dopiero troskliwy przyjaciel o mnie. Myślę też, że to odpowiada tej potrzebie, o której powiedziałem wcześniej. Tej potrzebie znalezienia kogoś takiego, kto by mnie kochał nieutracalnie, niepozbywalnie. Żeby mnie kochał ktoś w taki sposób, żeby zawsze miał troskę o mnie i nigdy nie odstąpił. Każdy z nas, bracia i siostry, marzy o tym. Kto to taki jest? Ten ktoś to jest oczywiście przyjaciel. I to się nakłada, przyjaciel, który kocha zawsze, na tą możliwość mówienia mu o swoich najintymniejszych, najmroczniejszych tajemnicach. Czy znacie kogoś takiego, komu można byłoby z większym zaufaniem powiedzieć swoje tajemnice niż Bóg? Bo kiedy jestem sam w swojej ciemnej celi, mogę mu wszystko powiedzieć. I wiem, że nawet jak jestem zły, zagniewany, zaniepokojony, mam jakieś pretensje czy żale, niedojrzałe, egocentryczne, uskarżające się, pretensjonalne, i tak mogę mu wszystko powiedzieć. Wiem, że on się o to wszystko zatroszczy. Zdelikatnie mi to wytłumaczy. Nigdy nie złamał mojego serca Pan Bóg. Chociaż złamał swoje serce dla mnie. To jest troska. Kimś takim jest tylko Jezus. Tylko On wie o mnie wszystko, zanim Mu cokolwiek powiem, bracia i siostry. I tylko On akceptuje mnie w całości, zanim nawet ja sam siebie zaakceptuję w jakiejś części. Tylko On słyszy już te słowa, których jeszcze nie wypowiedziałem. I tylko On zna te myśli, których jeszcze nie pomyślałem. Tylko On zna moją przyszłość i dlatego tylko On może skutecznie o nią zadbać. Czy kogoś takiego spotkałeś w życiu? W Biblii jest napisane w Księdze Seracha: oczy Pana nad słońce 10 000 razy jaśniejsze. Spróbujcie sobie to wyobrazić, nad słońce. Patrzą na wszystkie drogi i widzą zakątki najbardziej ukryte. Piękny tekst, Sirach 23. Wszystkie rzeczy mu są znane, zanim powstały. Tym więc bardziej po ich stworzeniu. On je znał, zanim zaistniały, więc jak zaistniały, to tym bardziej je zna. A czy już nie jest napisane w Biblii, że szczytem stworzenia był człowiek? Czy ktoś z nas może mu być nieznany? Czy o kimś z nas mógłby powiedzieć, przepraszam, jak masz na imię, bo zapomniałem? Albo nie pamiętam, skąd jesteś? Ty możesz zapomnieć swoje nazwisko, albo zapomnieć, jak masz na imię, ale On tego nie zrobi. Powiesz, no dobrze, może będzie 4 500 234 Krystyn w niebie. Jak On sobie z tym poradzi? Poradzi sobie. Jeśli każdy atom zbudował i nawet to, co jest pomiędzy najmniejszymi cząstkami materii, tak ulotnymi, że stają się już właściwie światłem, to dlaczego miałby sobie ze mną nie poradzić? Nie jestem mu obojętny. Zna ruch wszystkich substancji w moich komórkach białkowych, to o mnie zapomniał. Zanim się urodziłem, On znał moje powołanie, moją drogę. Co nie znaczy, że to jest przeznaczenie, jakiś los, determinacja, ale pewna predestynacja, pewne zaproponowanie mi pewnej drogi, naznaczenie mi pewnej drogi. Co nie znaczy, że jestem zmuszony do wyboru tej drogi. Są różne drogi życiowe. Jest powiedziane, na wszystkie drogi Pan Bóg patrzy, nie tylko na jedną. Ale czasem proponuję niektórym ludziom, proponuję ci tą drogę. Mówił apostołom, jeśli chcesz, możesz iść. Nie powiedział, jeśli musisz, tylko jeśli chcesz. U Jeremiasza czytamy, zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Proszę, zanim się urodziłeś, ja już miałem dla ciebie plan. Czy
zanim ja się urodziłem, dla mnie miał plan? Czy zanim ty się urodziłaś, czy urodziłeś, miał dla ciebie plan? Miał. Problem jest w tym, że rzadko go o to pytamy, jaką on ma wolę wobec nas. Wola to nie jest przymus. Wola to jest miłość u Boga. Wola to jest dobro u Boga. U ludzi wola to się często kojarzy z czymś przymusowym, ale u Boga nie. On raczej ma wolę kochania niż uczucie kochania nawet. A modlitwy? Jezus, pamiętacie, powiedział u Mateusza w 6 rozdziale. Ale bowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. To w takim razie ktoś powiedział, po co się modlić? Trzeba się modlić, bo to, że rozumieją się dwie osoby, to nie znaczy, że mają ze sobą przestać mówić. To, że ktoś wie, co ja powiem, to nie znaczy, że ja mam się nie odzywać do tej osoby. W więzi, w relacji jest potrzebny też dialog. Poza tym mamy mówić te modlitwy do Boga, bo wypowiadając je, sami siebie słuchamy i zaczynamy korektować nasze myślenie. Bo nagle wychodzi na jaw na przykład, że nasza prośba w naszych słowach, może nie chodzi o gramatykę czy stylistykę, tylko o to, że jest na przykład bardzo egocentryczna. Albo w trakcie modlitwy uświadamiamy sobie, że wcale się nie modlimy, tylko właściwie oskarżamy kogoś. I trzeba mówić. Bo wtedy człowiek sam siebie widzi w obliczu Boga jak w lustrze. On i tak wie, co w nas siedzi. My siebie tak nie znamy, jak On nas. Piotr był przekonany, że nigdy nie opuści Jezusa. Zaklinał się. A jednak Jezus wiedział, że stanie się inaczej. Ale czy opuścił Piotra? Albo go odrzucił? Pamiętacie? Odpowiedział mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Piotr był przekonany, że mówi prawdę, nie kłamał. Tak wierzył w to. Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam ci, tej nocy 3 razy się mnie wyprzesz, zanim kogut zapieje. A mimo to Jezus nie wyparł się Piotra. Chociaż wiedział od początku, że Piotr zaprze się Jezusa. Wreszcie, siostry, pomyślcie, z jakim Bogiem mamy do czynienia? I czy nasze troski są dobrze zorientowane? Jeśli Bóg ma taką troskę o mnie, to czy nie należałoby mu się troski trochę ode mnie? Amen.